Cześć, z tej strony Kamila z motokain.pl. Właśnie biorę udział w prezentacji najnowszej, trzeciej generacji Nissana Qashqai'a, czyli auta, który jest jednym z najlepiej sprzedających się samochodów w swoim segmencie. I co o tym świadczy najlepiej? Statystyki, czyli fakt, że 5 milionów egzemplarzy poprzedniej generacji Qashqai'a zostało do tej pory sprzedanych na całym świecie, z czego 3 miliony w samej Europie. I tak oto jestem w towarzystwie nowego Qashqai'a. Tym razem, póki co, bo jeszcze później to się zmieni, ze mną wersja wyposażenia Tekna, czyli od końca przedostatnia? Nie, no w sensie jak jest ich 5, to ta jest 4. Więc prawie wyposażona już na full. Później wsiądę do Tekny Plus i powiem Wam, co tam jeszcze jest ciekawego, co jest wyjątkowego dla tej wersji. Natomiast musicie wiedzieć, że już ta Tekna tutaj stojąca jest no takim fajnowaniem trochę sobie, jeżeli chodzi o zakup samochodu. Natomiast przejdźmy najpierw do sylwetki, do nadwozia Qashqai'a. To, co się zmieniło, to już widzicie pewnie po tyle. To są bardzo liczne, bardzo mocno zarysowane, ostre linie. No i mamy zmieniony trochę układ reflektorów tylnych. I jak mówiłam, te linie, te przetłoczenia wszystkie, które widać na przykład w klapie bagażnika, są bardzo mocne, bardzo ostre. One są widoczne także z boku samochodu, ponieważ w ogóle spójrzcie, zwróćcie uwagę na tą bardzo mocno zarysowaną krawędź. Właśnie to jest jedno z tych nowych, ostrych cięć w sylwetce nadwozia Qashqai'a. Mocno, dalej chromy, trochę więcej chromów w ogóle pojawiło się w nowym Qashqai'u. Jest to chrom, albo satyna, albo półchrom. No, mamy także takie elementy, detale jak Qashqai, napis wytłoczony w zderzaku. To nie jest naklejeczka, to nie są emblematy, to jest wytłoczony napis w zderzaku. No i oto przód. Jak widzicie, dużo szersza osłona grilla, dużo masywniejszy w ogóle jest sam grill, no i zupełnie inne reflektory. One teraz mają taki kształt bumeranga, są w technologii LED, są to też adaptacyjne światła wykonane w technologii LED, które są podzielone w pewnej wersji wyposażenia na 12 segmentów doświetlających drogę, przy czym część tych segmentów może zostać wyłączona, wobec czego nie będziemy oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka. Jest to jeden z systemów mających podnieść bezpieczeństwo jazdy Qashqai'em. Tych systemów jest naprawdę tutaj bardzo dużo teraz. Bardzo dużo też jest ich w wyposażeniu standardowym. Natomiast wracając do sylwetki, ona cały czas jest kompaktowa, cały czas jest to samochód, który wygląda atrakcyjnie, tylko znowu teraz jest bardziej nowoczesny, jest bardziej dynamiczny, bardziej taki jednocześnie masywny, ale i właśnie dynamiczny. Ma bardzo dużo tych przetłoczeń, bardzo dużo tych agresywnych, ostrych linii. No i sami też widzicie te wloty po bokach, które też są nowością. One mają przede wszystkim poprawiać aerodynamikę, ale także ten samochód odciążać. Bo w ogóle, jeżeli chodzi o konstrukcję Qashqai'a trzeciej generacji, zastosowano tutaj w części oczywiście nadwozia aluminium. Na przykład dzięki temu klapa maski jest o 6 kg lżejsza niż u poprzedniej, drugiej generacji samochodu. W ogóle cały Qashqai został odciążony, przeszedł na dietę i w odróżnieniu od większości osób będących podczas pandemii, ten samochód schudł o 63 kg. To oznacza, że będzie trochę wydajniejszy, trochę lepiej się prowadził, no i będzie też lżejszy, no ale powinien też w takim razie zużywać trochę mniej paliwa. No i tutaj jest napęd podstawowy, ponieważ to jest na razie najsłabszy Qashqai. Zaczęłam od tej najsłabszej oferowanej na prezentacji wersji. Czyli mamy właśnie 1.3 mild hybrid, czyli miękka hybryda, w której napęd przechodzi nam od silnika spalinowego, ale wspomaganego silnikiem elektrycznym. Całość generuje 140 koni mechanicznych, jak mówiłam, 270 Nm i tutaj współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną. No i właśnie pojawia się teraz pytanie, co w takim razie się tutaj zmieniło? Co ta trzecia generacja ma takiego nowego? Są to zmiany w bardzo dużym stopniu obejmujące stylistykę. Zmienione zostało nadwozie, zaraz Wam to pokażę z zewnątrz także. Zmienione zostało wnętrze, zmienione zostały technologie i przede wszystkim zmieniony został także układ napędowy, a właściwie układy. Początkowo Qashqai dostępny będzie w 4 wersjach, jeżeli chodzi o układ napędowy. Za każdym razem będzie to miękka hybryda z silnikiem 1.3 i
w zależności od wersji, z skrzynią sześciobiegową manualną albo z automatem X-Tronic, który został podjąć ulepszony i jest trochę responsywniejszy i lepiej dostosowuje się do stylu jazdy kierowcy. Natomiast mamy także dostępne trzy wersje układu napędowego obejmujące napęd naprzód wyłącznie. Z czasem dojdzie do tego także wersja 4x4. No i tak. Do wyboru w zasadzie dwie moce silnika, czyli 140 koni mechanicznych oraz 158 koni mechanicznych. No i tak jak mówiłam, 158 może być albo ze skrzynią manualną, albo z tą X-Tronic, natomiast 140 jest póki co wyłącznie ze skrzynią manualną. W przyszłym roku do gamy dołączy także nowy system e-Power, w którym role zostaną odwrócone. W tym przypadku silnik spalinowy, tym razem 3-cylindrowy 1,5 litra, ładuje akumulator silnika elektrycznego i dopiero ten faktycznie napędza koła. To oznacza, że wciąż potrzebujecie do jazdy benzyny, ale jednocześnie wrażenia z prowadzenia dorównują pojazdom w pełni elektrycznym. Wszystkie napędy, jakie są dostępne w nowym Qashqai'u, będą oferowały 270 Nm momentu obrotowego z możliwym, dzięki silnikowi elektrycznemu, małym boostem dodającym 6 Nm. Jeżeli natomiast chodzi o układ jezdny, auto zostało opracowane na nowej platformie CMFC, która oznacza większy rozstaw osi, więcej miejsca w środku i faktycznie jest tego miejsca sporo, a jednocześnie zachowanie kompaktowych wymiarów. To znaczy, że przestrzeń w zasadzie jest większa, ale przy niezmienionych proporcjach. Czyli odczujecie, że ten samochód nadal nie ma przerostu formy nad treścią, tylko jest taki w sam raz. No i faktycznie muszę przyznać, że ta platforma przełożyła się też na wytłumienie wibracji, oczywiście nie sama platforma, ale także liczne rozwiązania mające na celu wygłuszenie trochę tych wszystkich nierówności dochodzących z nawierzchni, czy nawet wrażeń, które mogą płynąć z samych kół toczących się po ulicy. Nie ma tutaj za bardzo odczuwalnych wibracji, nie ma tutaj także większego szumu, więc faktycznie wnętrze przyjemne, ciche i rzeczywiście też samochód wyczuwalnie ma sztywniejsze trochę podwozie, ale nadal z zachowanym komfortem, czyli tutaj bardzo fajnie się sprawują wszystkie amortyzatory, wszystkie elementy zawieszenia i jednocześnie stabilizacja wynikająca z tej nowej platformy podłogowej. I tak oto z wersji Tecna i tego najsłabszego silnika 140 przesiadłam się do wersji topowej, czyli Tecna Plus oraz silnika o mocy 158 koni mechanicznych. Nadal mamy tutaj napęd tylko naprzód, ale to już jest ten silnik, w którym dostępna będzie wersja 4x4. No i tak, Tecna Plus, czyli trochę więcej dodatków, bardziej technologicznych, ale też na przykład między innymi 20-calowe felgi ze stopów lekkich, które swoją drogą mają bardzo atrakcyjny wzór nawet w tych niższych wersjach wyposażenia. W tym poprzednim aucie, w którym jechałam, były takie bardzo błyszczące, chromowane i faktycznie bardzo przyciągały oko i fajnie się prezentowały. Natomiast Qashqai nowy. To, co jeszcze mogę Wam o nim powiedzieć, to fakt, że generalnie nadal to jest samochód, który jest przestronny. Jak mówiłam, to jest większy rozstaw osi, nowa platforma, nowa płyta podłogowa, ale też bagażnik, który pozwala na całkiem spore możliwości ustawu. Został on tak zagospodarowany, że ma pooddzielane półki, więc można je wykorzystać ewentualnie, albo w ogóle całkowicie wyjąć. Można je wykorzystać także do oddzielenia rzeczy, które będziemy tu pakować. Po boku kieszenie, z tej strony także. Jest także haczyk, jest również gniazdko. Także ten samochód jest raczej z tych samochodów praktycznych, ale i atrakcyjnych. I to, co muszę Wam od razu przyznać, to Wam zaraz w sumie opowiem podczas jazdy, bo zaraz utonę w tym słońcu, to fakt, że faktycznie nowy Qashqai, ten trzeciej generacji, który stoi za mną, to jest rzeczywiście przeskok. To jest rzeczywiście bardzo duża poprawa względem poprzedniej generacji. No i wielką częścią tej poprawy jest między innymi właśnie to, jak się tym samochodem jeździ. Ponieważ jest on jednocześnie przyjemnie sztywny, tak umiarkowanie, a jednocześnie też dość komfortowy. Tym samochodem po prostu chce się jeździć, szczerze mówiąc. To jest jedno z tych aut. Nowy Qashqai, ten trzeciej generacji, to naprawdę poprawa jakości prowadzenia. To jest nowy, trochę zmodyfikowany układ kierowniczy z nowo zmapowanym elektronicznym wspomaganiem, który faktycznie sprawia, że przełożenie kierownicy jest bardzo bezpośrednie. Ruszanie tą kierownicą i manewrowanie jest faktycznie precyzyjne i jest takie mocno responsywne. Faktycznie każdy ruch kierownicy przekłada się na ruch na koła. To jest bardzo wygodne. No i ten samochód też wbrew pozorom, bo jednak gabaryty mogłyby teoretycznie
temu zaprzeczać, no to jest bardzo łatwy w manewrowaniu i jest dosyć zwrotny. Poza tym jest świetnie, naprawdę świetnie wyciszony. Te wibracje, które są przenoszone za pomocą kół z jezdni, są faktycznie świetnie tutaj wytłumione. Nie czuć ich. Jeździ się nim bardzo komfortowo pod tym względem i bardzo przyjemnie. I tak samo kabina sama też jest dużo lepiej wyciszona. No i teraz tak, różnica pomiędzy skrzynią manualną a X-tronikiem, ponieważ to jest właśnie ta skrzynia, którą mam teraz, czyli ten automatyczny X-tronik, jest taka, że nie musimy się martwić o zmianę biegów. Znaczy, fakt jest taki, że X-tronik to jest skrzynia bezstopniowa, ale z symulacją zmiany przełożeń. To znaczy, że teoretycznie nie będzie jednym z tych wyjących układów, natomiast będzie symulować te przełożenia, więc dawać nam poczucie, tak jakbyśmy faktycznie zmieniali bieg. Co podnosi komfort jazdy, zwłaszcza jeżeli jesteście do tego przyzwyczajeni. Ja odczytuję to jako bardzo duży plus. No i rzeczywiście przyjemniej się o wiele jeździ, bo i ten samochód jest cichy, i silnik jest cichy, i skrzynia jest dość cicha. W ogóle tu jest naprawdę spokojnie. Tu nic nie wyje, nic nie szarpie, nic się nie męczy. Nawet kiedy próbuję docisnąć silnik, to mimo wszystko on zachowuje taką kulturę pracy naprawdę przyjemną. Jest nadal dosyć cichy. Mimo, że jest to mała jednostka, bo jak mówiłam, 1,3, 4 cylindry. No to jednak mimo wszystko jest ona naprawdę przyjemna w użytkowaniu. Do tego jakąś dynamikę ma, ponieważ no, ciężko jest mi porównać napędy 140 a 158 koni, dlatego że to jest naprawdę niewielka różnica, więc szczerze mówiąc, no, nie jest ona za bardzo odczuwana. Większą różnicę czuję po prostu między skrzyniami, choć i tutaj ona jest raczej naturalna. To są naturalne różnice pomiędzy skrzynią automatyczną a skrzynią manualną. W ofercie jest 5 wariantów wyposażenia. Od podstawowego Vizia, wyłącznie z silnikiem 140 koni mechanicznych i skrzynią 6-biegową manualną, do najbogatszego Tecna Plus. Ceny tego pierwszego w chwili powstawania testu startują z pułapu 100 600 zł. Natomiast najdroższy Qashqai będzie wydatkiem rzędu minimum 175 000 zł.